Jestem dzisiaj w Olsztynie, bo dzisiaj spotyka się grupa działaczy SLD, przewodniczący kół, szefowie powiatów, żeby zastanowić się, jak dobrze przygotować się do Kongresu Sojuszu, ale też, żeby porozmawiać o ważnych kampaniach, które w tej chwili prowadzimy. Zbieramy podpisy pod wnioskiem o referendum. Sprzeciwiamy się bowiem wydłużeniu wieku emerytalnego i zrównaniu wieku emerytalnego. Za tydzień mamy w Warszawie Sejmik Kobiet Lewicy, no a potem 1 maja i wielką manifestację, którą razem z OPZZ-em przeprowadzimy. Więc dzisiaj głównie mówimy o tych kwestiach, o kondycji SLD i o tym, co możemy zrobić dla naszych obywateli, żeby ich życie było łatwiejsze. No, będziemy też mówić o 100 dniach rządu pana premiera Tuska, które to 100 dni zapisały się w pamięci Polaków kolejnymi problemami, trudnościami w dostępie do leków, zamieszaniem wokół Euro 2012 czy właśnie reformy emerytalnej. Z ogromną radością witam wśród nas dzisiaj kolegę Leszka Millera, premiera, przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Człowieka, który udowodnił, że można. Witam serdecznie kolegę Leszka Aleksandrzaka, wiceprzewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, posła na Sejm. Oczywiście gorąco witamy naszego posła, profesora Tadeusza Iwińskiego, członka zarządu Krajowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest nam również niezmiernie miło, że są wśród nas przewodniczący struktur regionalnych OPZZ-u, kolega Stanisław Kowalczyk. Witamy serdecznie. Sądzę, że dzisiaj te dylematy zostały już rozstrzygnięte. Będziemy trwać przy sztandarze i uczynimy wszystko, aby Sojusz Lewicy Demokratycznej jeszcze w przyszłości nie raz miał powody do wyborczych satysfakcji, żeby mógł służyć dalej ludziom. Ten okres, który za nami, jest też jasną odpowiedzią, że Sojuszowi Lewicy Demokratycznej nikt nie będzie wyznaczał przewodniczącego partii, koalicjantów, zachowań politycznych i autorytetów. To być może jest zła wiadomość dla rozmaitych koterii polityczno-publicystycznych, ale bardzo dobra wiadomość dla nas, dla naszych sympatyków i dla wszystkich współpracowników Sojuszu Lewicy Demokratycznej. My będziemy oczywiście współpracować z różnymi innymi siłami, ale sugerowanie, że współpraca SLD z kimkolwiek ma się odbywać na jego warunkach, jest obraźliwe dla Sojuszu i nigdy przez SLD nie zostanie przyjęte. Zdecydowałem się objąć z waszej woli tą funkcję nie po to, żeby wyprowadzać sztandar. Mam zamiar razem z koleżankami i kolegami doprowadzić do umocnienia naszej formacji i do stworzenia prawdziwej siły politycznej, która będzie alternatywą dla rządów prawicy. Siły, która będzie miała atrakcyjne propozycje programowe i która będzie zdolna do przejęcia władzy w kraju za 4 lata. Bo najważniejszym celem opozycji jest przestać być opozycją. To zresztą nie tylko odnosi się do partii na poziomie parlamentarnym, ale także wszystkich struktur partii w terenie. Tam, gdzie decydują się losy naszych małych ojczyzn,
i gdzie od obecności w strukturach samorządu terytorialnego tak wiele zależy. Stąd też najbardziej istotna kampania, która nas czeka, odbędzie się w roku 2014. Myślę, że rzecz jasna o wyborach do samorządu terytorialnego. Tak jak tutaj koledzy i koleżanki mówili, my do tego czasu musimy znaleźć właściwych kandydatów. Trzeba napisać stosowne propozycje programowe. Trzeba się do tego solidnie przygotować, ale też trzeba zdobyć opinię siły politycznej, która chce dalszej decentralizacji naszego państwa, która rozumie, na czym polega samorządność i która jest rzecznikiem polskiego samorządu terytorialnego. Uczestniczyliśmy we wszystkich reformach, które tworzyły ogniwa samorządu terytorialnego. To w czasie naszych rządów wprowadziliśmy zasadę bezpośredniego wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów. To w 2003 roku uchwaliliśmy pierwszą ustawę o dochodach samorządu terytorialnego. Razem z SLD powstawała koncepcja reformy w latach, w końcówce lat 90. i mamy bardzo bogaty zasób osiągnięć, który daje nam legitymację do poważnej dysputy w tym względzie i tworzenia nowych faktów. Zatem SLD 2014, samorządy terytorialne, udział w samorządach, to jest pierwsza nasza ważna kampania, która odpowie na pytanie, ile rzeczywiście znaczymy w kraju. Bo to nie będzie sondaż, który co tydzień jest ogłaszany i który raz daje takie wyniki, aby za chwilę dać inne. To będzie ten prawdziwy sondaż, gdzie wyniki będą w urnach. A wyniki w urnach jest jedynym prawdziwym sondażem, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i każdych innych. Zatem podkreślam to, bo również równolegle do wagi tego, czy do zdawania sobie sprawy z wagi tego problemu, musimy dokonać określonych zmian w statucie. Otóż jeśli jesteśmy zwolennikami decentralizacji funkcji państwa, to również musimy być zwolennikami decentralizacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. A więc powrotu do różnych sprawdzonych formuł, które potem przy różnych okazjach znikały z naszych zapisów, że struktury lokalne SLD muszą mieć znacznie więcej uprawnień i znacznie więcej odpowiedzialności niż to dzisiaj jest. Praktyki, w których w Warszawie ustala się listy wyborcze, muszą się skończyć i muszą odejść w niepamięć. Uważam, że trzeba wprowadzić zasadę, czy z powrotem przywrócić zasadę, że radni, samorządowcy różnych stopni samorządu muszą stawać się automatycznie członkami władz SLD tych samych stopni. Od Sejmu, czyli od Rady Krajowej do Rady Wojewódzkiej, Powiatowej i Gminnej. Trzeba wprowadzić zasadę, że o sile naszej lokalnej struktury nie decyduje liczba członków, tylko liczba radnych, jaką ta struktura jest w stanie wprowadzić do stosownego ogniwa samorządu terytorialnego. Jednym słowem, jeśli mówisz, że masz wielką organizację, ale nie masz radnych na swoim terenie,
to nie jesteś wielką organizacją. Bo to oznacza, że nie masz ludzi, którzy są w stanie przekonać innych do siebie i do partii, którą reprezentują. Ja rozumiem to pytanie jednego z kolegów, który mówił, że trzeba tutaj więcej elastyczności, zwłaszcza na poziomie gmin, także przy niektórych wyborach na prezydentów, wójtów, burmistrzów. Ale w tym również się, jak rozumiem, kryje takie zwątpienie, że z szyldem SLD można wygrywać wybory. Otóż w gminie, czy nawet jeszcze w powiecie, można dopuszczać różne rozwiązania. Ale już w sejmiku, gdzie te wybory są bardzo polityczne, trudno wyobrażać sobie, żeby ukrywać się pod jakimiś innymi formułami. A niemniej jednak temat oczywiście istnieje i będziemy przedstawiać kongresowi w statucie określone rozwiązania w tej sprawie. Koleżanki i koledzy, jeśli patrzymy jeszcze na otoczenie zewnętrzne, to oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z tego, co dzisiaj dla Polaków jest najważniejsze. Tutaj wymienialiśmy te sprawy. Zdrowie, dostęp do edukacji, bezpieczeństwo, czy teraz najważniejszy temat, w każdym razie najbardziej gorąco dyskutowany, to reforma emerytalno-rentowa. Zresztą słowo reforma jest tutaj przesadą, bo tu jest po prostu zamiar, jednostkowy zamiar przedłużenia wieku odchodzenia na emeryturę i zrównania go razem z kobiet, razem z mężczyznami. Ten zamiar nie zasługuje na słowo reforma. To jest prosty zabieg, który nie wiedzieć czemu ma przynieść tak znakomite rezultaty i taką poprawę finansów publicznych. Ja podzielam pogląd, który tu został wyrażony przez kolegę, że w istocie chodzi o skrócenie czasu płacenia emerytur. Pan minister finansów to powiedział wprost. Chodzi o to, żeby moment przejścia na emeryturę był możliwie blisko aktowi zgonu. Ten program, który jest dzisiaj forsowany, powinien się nazywać emerytura bliżej śmierci. I przecież ten zamiar widać gołym okiem. Inny minister tego rządu mówi, że nie warto liczyć na państwowe emerytury, lepiej liczyć na własną zapobiegliwość i na dobrą wolę dzieci. Oczywiście własna zapobiegliwość i oszczędzanie to szlachetny cel. Tylko że nie wszyscy w Polsce mają z czego oszczędzać. A jeśli chodzi o dzieci, to chociażby rozmawiając z naszymi rodakami na ulicach podczas zbierania podpisów pod naszym wnioskiem, często słyszę, że to emeryci pomagają dzieciom, a nie dzieci pomagają emerytom. Że wielu panów, którzy pobierają emerytury, dzielą się swoją emeryturą z dziećmi, które nie mają pracy i które byłyby w znacznie gorszej sytuacji. Być może pan premier Pawlak o tym nie wie. My mamy w tej sprawie jasne stanowisko. Uważamy, że system emerytalno-rentowy w Polsce, jeżeli chodzi o jego aspekt związany z momentem przechodzenia na emeryturę, powinien uwzględniać dwa czynniki. Po pierwsze wiek, a po drugie staż pracy, czas pracy, tak zwane okresy składkowe. Jednym słowem, Polacy przechodzą na emeryturę albo po osiągnięciu określonego wieku, albo bez względu na wiek, po przepracowaniu stosownego czasu.
W naszej propozycji 40 lat pracy dla mężczyzn i 35 lat pracy dla kobiet. Taki pogląd przedstawiliśmy premierowi Tuskowi w czasie jego spotkania z waszym klubem. Usłyszeliśmy, że premier zamierza za wszelką cenę przeprowadzić swój pogląd i nie ma zamiaru iść na żadne kompromisy. Być może żelazna wola premiera w tej sprawie się zmieni, może pod wpływem swojego koalicjanta, ale na naszym spotkaniu tak to zostało przedstawione. Co więcej, szef rządu powiedział wprost, że on nie może obiecać, że referendum w tej sprawie się odbędzie. I w tą obietnicę wierzymy panu premierowi. PO i PSL mają wystarczającą większość w Sejmie, aby nie przeprowadzić, nie podjąć uchwały o referendum. Ale to będzie bardzo istotny sprawdzian dla wszystkich posłów większościowej koalicji. 1 400 000 podpisów Solidarności, które są już w Sejmie. Miałem zresztą okazję spotkać się z szefem Solidarności, wystąpić na wspólnej konferencji prasowej i porozmawiać o wspólnych działaniach w tej sprawie. I co najmniej 500 000 naszych podpisów. Dzisiaj mamy ich ponad 200 000. Serdecznie was proszę o udział w tej wielkiej kampanii. To nie jest tylko problem samych podpisów, to jest okazja do wyjścia na ulicę, do rozmów z obywatelami, do przekazania wyraźnego sygnału, że jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Coś, co dotyczy milionów ludzi. Możliwość nawiązania kontaktu i przypomnienia, jaki jest program Sojuszu Lewicy Demokratycznej w tym względzie. To jest też oczywiście okazja do naszej wewnętrznej mobilizacji. Bo przecież niezależnie od tego, jaki będzie wynik, jeśli chodzi o możliwość przeprowadzenia tego referendum, okazja do mobilizacji narzuca się sama przez się. Zatem będziemy stać nieugięcie na naszym stanowisku, bo po prostu uważamy, że nasza propozycja jest lepsza. Swoją drogą ja nie mogę zrozumieć, dlaczego premier ją odrzuca. Przecież to nie jest tak, że kondycja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zależy tylko i wyłącznie od wieku emerytalnego Polek i Polaków. Kondycja ZUS-u zależy od wielu czynników, przede wszystkim od tego, ilu obywateli pracuje, a więc jakie jest bezrobocie, jakie nie i ile oni zarabiają, bo od wysokości płacy zależy składka, która jest odprowadzana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gdyby rząd poważnie chciał zainteresować się kompleksową, a nie tylko wycinkową reformą emerytur i rent, to nie koncentrowałby się tylko na wieku, ale by pomyślał, co zrobić, żeby więcej ludzi pracowało w Polsce, żeby było mniejsze bezrobocie, żeby wycofywać się, a w każdym razie zniechęcać ludzi do pracowania w szarej strefie i walczyć z tą szarą strefą, bo od szarej strefy nie ma pieniędzy do ZUS-u i żeby też zniechęcać rozmaitych pracodawców do tego, żeby zatrudniali swoich pracowników, namawiając ich, żeby godzili się na część pracy płacy oficjalnej, a część płacy pod stołem. Tylko że to jest oczywiście trudniejsze niż powiedzenie wszyscy pracujcie do 67 roku życia. To, co budzi największe rozczarowanie w propozycji rządu, to to,
że to jest propozycja zmian tak wąska, bez patrzenia na to, co się dzieje na rynku pracy, co się dzieje również wśród obecnie pracujących, bo jeżeli premier mówi pracujcie do 67 roku życia, to jakoś nie widać ogłoszeń, anonsów, które mogą brzmieć chętnie zatrudnię każdego powyżej 50 roku życia. W każdym razie nie widziałem takiego anonsu. Nigdy. I jeśli będzie się zmuszać ludzi do dłuższej pracy, a jednocześnie nie tworzyć zachęt do zatrudniania młodych ludzi, to sytuacja młodych ludzi będzie jeszcze trudniejsza. Dzisiaj te dyplomy, które oni mają, są warte tyle, ile papier, na których je wydrukowano. I te rozwiązania, które rząd proponuje, nie zmniejszą problemu naszej młodzieży, która ma coraz większe trudności w podjęciu pracy. Tutaj koledzy jakby na tym tle, przy okazji tych emerytur, mówili też o ludzi pracy Polski Ludowej. Otóż koleżanki i koledzy, jeśli powrócimy jeszcze na chwilę do pytania, jak należy ocenić nasz udział w zeszłorocznych wyborach, to trzeba wypunktować następujące rzeczy. Po pierwsze, otrzymaliśmy 1 100 000 głosów i to jest nasz kapitał, który nie może być roztrwoniony. On może być tylko pomnożony. Po drugie, straciliśmy około 1 000 000 wyborców sprzed 4 lat. Różne instytuty badawcze pokusiły się, żeby poszukać odpowiedzi na pytanie, co się stało z tym 1 000 000. Otóż według CBOS-u stały się rzeczy następujące, a CBOS-owi myślę można wierzyć. 18% tamtego elektoratu sprzed 4 lat tym razem głosowało na Platformę Obywatelską. 9% na PSL. 8% na ruch Palikota i 3% na PiS, co szczególnie mnie zawstydza. Ale prawie połowa, więcej z tego 1 000 000 jakieś 700 000 została po prostu w domu. Nie chcieli głosować na SLD, ale też nie chcieli głosować na kogokolwiek innego. I właśnie w tej części wyborców jest bardzo wiele ludzi Polski Ludowej. Dlaczego oni nie poszli do urn, mimo że zawsze chodzili? Prawdopodobnie dlatego, że nie dostrzegli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tej siły, która zawsze broniła ich honoru i godności. Broniła honoru i godności przed wyszydzaniem tego wysiłku, przed naigrywaniem się. SLD zbyt rzadko i słabo reagował w takich sytuacjach. I zapewne nasi wyborcy uznali, że Sojusz Lewicy Demokratycznej ich zdradził i porzucił. To jest elektorat, który można najłatwiej odzyskać. Tylko trzeba w tej sprawie wyraźnie reagować. I w każdej sytuacji, w której ktokolwiek naigrywa się z olbrzymiego wysiłku, jaki został złożony najpierw w odbudowę naszego kraju, potem w jego modernizację, musi wywoływać stosowną reakcję. Tutaj na sali jest wiele osób, które tamten czas dobrze pamiętają, łącznie ze mną. I Polska Ludowa
była moją ojczyzną. Tak jak III Rzeczypospolita jest moją ojczyzną. I byłbym śmieszny i głupi, gdybym uważał, że tamtego okresu nie przeżyłem i chciałbym go teraz wyrzucić z własnej pamięci. Więc nie dajmy, koleżanki i koledzy, wyrzucić tamtego okresu z naszej pamięci. Brońmy tych, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa, tylko często łzami i potem użyźniali ziemię po najokrutniejszej wojnie. A tutaj u was osiedlali ją i wprowadzali polskość. I dzisiaj w żadnym wypadku nie może nikt z tego szydzić i nie doceniać tego. To jest klucz do powrotu tych ludzi. Ktoś może powiedzieć, ale to jest elektorat niemodny. No i co z tego? Jak przychodzi dzień wyborów, to każdy głos liczy się tak samo. I każda siła polityczna stara się szeroko patrzeć, żeby wszystkich, kogo można, przyciągnąć do siebie. Koleżanki i koledzy, jeżeli chodzi o różne pytania, które tutaj padały, jeśli chodzi o emerytury i renty, to już zdaje się dostatecznie długo na ten temat powiedziałem. Jest pytanie o naszą wewnętrzną sytuację, walki wewnętrzne, podziały i tak dalej. Otóż, kiedy wróciłem do SLD na pierwszą linię, zacząłem spotykać się z ludźmi na takich spotkaniach, innych, bardziej kameralnych. Uderzyło mnie jedno. Wysoki stan napięcia biorący się z rozmaitych wewnętrznych konfliktów i sporów. Ja nie chcę idealizować poprzednie lata, SDRP, inne. Zawsze było współzawodnictwo i zawsze była konkurencja. Nie ma partii politycznej, która jest strukturą, gdzie nikt z nikim nie współzawodniczy. Tylko, że w ostatnich latach stało się coś, co podniosło ten poziom wewnętrznego napięcia na bardzo niebezpieczny pułap, grożący wręcz unicestwieniem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Być może brało to się z błędnej koncepcji, która została przyjęta po 2005 roku, że wystarczy SLD podzielić na młode i stare twarze, a te stare jeszcze na właściwe i niewłaściwe. Wystarczy zacząć pisać historię Sojuszu od nowa, wyrzekając się wszystkich sukcesów, ale także i wszystkich porażek. Wystarczy przyjąć język własnych przeciwników, a wdzięczny elektorat rzuci się do urn wyborczych i SLD potrzebuje znowu gdzieś tam wysoko. Nasi wyborcy precyzyjnie i prawidłowo odczuli fałsz w tym postępowaniu i okazało się, że to nie jest klucz do zwycięstwa. Ale proszę was bardzo, żeby obniżyć pułap tych namiętności i tego sporu. My nie możemy zajmować się ciągle sobą i jeśli mówię, że wszystkie ręce na pokład, to mówię to szczerze. Jeżeli ktoś odszedł z SLD w poczuciu krzywdy, albo został z SLD wypchnięty, albo został źle potraktowany, albo odszedł z powodu urojonych krzywd i nie popełnił żadnego przestępstwa, nie sprzeniewierzył się lewicowym wartościom i prawu polskiemu, powinien wracać, a w każdym razie powinien to poważnie rozważyć. Nas nie stać na utratę ludzi, którzy
mają właściwe przygotowanie, chcą być aktywni, niech w Sojuszu Lewicy Demokratycznej działają. Każdy z nas miał jakieś problemy. Ja również. Ja odszedłem z SLD. Odszedłem z SLD, bo nie zgadzałem się na koncepcję, która według mnie marginalizowała Sojusz Lewicy Demokratycznej. Posunąłem się tak daleko, że postanowiłem wystartować do Sejmu z listy samoobrony. To była pycha i zarozumialstwo. Wydawało mi się, że mam tak wielkie nazwisko, że spokojnie ten mandat zdobędę. Ale kiedy chodziłem po łódzkich ulicach, prowadząc kampanię wyborczą, szybko się przekonałem, że to jest niemożliwe. Bo wielu ludzi do mnie podchodziło i mówiło: panie Leszku, myśmy tu na pana zawsze głosowali, ale tym razem pan jest na niewłaściwej liście. Ale z tego płynie bardzo optymistyczny wydźwięk, że SLD to jest dalej ważna marka, że SLD jest właściwą listą, że wielu ludzi, którym się wydaje, że można coś stworzyć równolegle do SLD albo wbrew SLD, nie osiągną powodzenia. I przecież były takie próby. Dzisiaj na lewicy nic się nie zdarzy obok SLD, bez SLD, czy tym bardziej wbrew SLD. I tylko od nas zależy, jaki ten SLD będzie. Nikt niczego nam nie narzuci i nikt niczego za nas nie zrobi. Sojusz będzie taki, jaki chcemy, aby był. Jeśli zatem tutaj koledzy apelują, wprowadźmy jakieś lepsze relacje, przestajmy się na siebie boczyć, to nie jest postulat do Warszawy. To jest postulat, który musi być realizowany na tej sali, na innych salach struktur warmińsko-mazurskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tylko w ten sposób możemy te problemy pokonać i wyjść na prostą. I tylko w ten sposób SLD może przestać być podzielony. Żeby ostatecznie znaleźć się na właściwej drodze i przekonywać innych, my musimy być sami przekonani. Dzisiaj do rangi wręcz podstawowej należy umiejętność mobilizowania. Mobilizowania innych i mobilizowania samych siebie. Jeśli nie będziemy do czegoś przekonani, nie przekonamy nikogo tym bardziej. Ale jeśli na tej sali zgromadzili się ludzie, którzy są przekonani, iż warto trwać przy sztandarze, bo ten sztandar może jeszcze w przyszłości symbolizować nasze kolejne zwycięstwa i sukcesy, no to zróbmy to. To cierpliwie, dzień po dniu, szykujmy się do kolejnych batalii i zwycięstw. Najgorsze mamy za sobą, ale najtrudniejsze przed sobą. Startujemy z trudnego i marnego poziomu. Nie zawsze w przyjaznym otoczeniu, ale nigdy nie było nam nic dane za darmo. Jak przypomniecie sobie naszą historię, z jakiego punktu startowaliśmy, jak chciano nas zniszczyć, ile razy przepowiadano nam koniec, ile razy składano nas do politycznego grobu,
przez jakie przechodziliśmy trudne momenty, ale też jakie wielkie sukcesy mogliśmy osiągnąć. To przecież przykład, czy zdarzenia na każdy przykład możemy znaleźć. Ważne jest, żebyśmy uwierzyli, że nie chcę powiedzieć największe zwycięstwa, bo pewnie tego zwycięstwa z 2001 roku już nikt nie pobije. Ale podobne sukcesy są w zasięgu ręki. Wiemy, gdzie są nasze słabości i wiemy, gdzie jesteśmy silni. Wasza organizacja na Warmiach i Mazurach była twierdzą SLD przez wiele lat. Tutaj posłanki i posłowie wygrywali swoje wybory. Tutaj rządziliśmy w wielu gminach, powiatach, mieliśmy wielu prezydentów, wójtów, burmistrzów. Dlaczego to się ma nie powtórzyć? Może się powtórzyć. Już raz to żeśmy udowodnili. No to udowodnijmy jeszcze raz, a najlepiej jeszcze wiele razy. Prawdziwą przyjemnością uczestniczę w tym ważnym i jakże sympatycznym wydarzeniu, jakie jest dzisiejsze spotkanie z okazji wizyty przewodniczącego Leszka Millera. Łączy nas z panem przewodniczącym i premierem bardzo dużo, ponieważ od 1998 roku aktywnie pracowaliśmy w strukturach Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzisiaj obserwując i słuchając tego, co było powiedziane, doszedłem do wniosku, że robimy kolejny duży krok w dobrym kierunku. Jestem zmotywowany i podbudowany. Jesteśmy po bardzo interesującym spotkaniu z przewodniczącym SLD Leszkiem Millerem. Myślę, że tutaj Leszek Miller zaprezentował nową jakość i ogromną klasę. Po pierwsze, określił, jakie błędy Sojusz popełnił. Po drugie, pokazał, jaka jest wizja partii i co trzeba zrobić, żeby było lepiej. No i po trzecie, bardzo dobrze zdiagnozował sytuację dotyczącą funkcjonowania koalicji i zwłaszcza w tych aspektach społeczno-gospodarczych. Tutaj głównie kontekst emerytalny był istotny. I myślę, że to spotkanie jest spotkaniem przełomowym. Sądzę, że z jednej strony koalicja pokazuje, że król jest nagi, a z drugiej strony lewica zaczyna pokazywać swoją siłę, swój socjalny pazur. A więc sądzę, że to jest istotny przełom i mam nadzieję, mam w zasadzie przekonanie, że nowy początek. Dzisiejsze spotkanie to spotkanie, które jest nie tyle historyczne, co dające pewnego rodzaju otwarcie na bardziej aktywne, na bardziej jeszcze dynamiczne działanie naszej organizacji wojewódzkiej. Można się zapytać, no właśnie, otwarcie, a czy do tej pory to nie było działania? Mamy. Działamy we wszystkich strukturach powiatowych. Mówimy również, że oto my, w województwie warmińsko-mazurskim, jako jedyna formacja polityczna, zwróciliśmy uwagę na to, iż jesteśmy niedoszacowani w działaniach naszego rządu, jeśli chodzi o możliwości rozwojowe województwa warmińsko-mazurskiego. No to jesteśmy województwem największym, ale równocześnie o najmniejszej strukturze komunikacyjnej. Nie mamy dróg, kolei, infrastruktury łącznościowej. To wszystko jest niemało że dostrzegane. Jesteśmy za tym, ażeby w każdej strukturze, w gminie, w powiecie, nasi aktywiści, nasi członkowie mogli w sposób pełny, odpowiedzialny realizować te cele, które w naszym programie przedstawiamy, ale równocześnie chcemy się przygotować jak najlepiej do Kongresu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Kongresu, który poprzedzą dwa bardzo ważne wydarzenia. To jest spotkanie
kobiet, czyli Sejmik Kobiet Lewicy, który odbędzie się 4 marca w sali kongresowej. No i oczywiście przygotowania do Święta Ludzi Pracy. To, co będzie zaświadczyło, również świadczyło o naszej sile, o tym, że jesteśmy formacją polityczną bezwzględnie związaną z nurtem lewicowym. Dzisiaj w naszym województwie, w stolicy Warmii i Mazur w Olsztynie przebywa przewodniczący struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej Leszek Miller. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej wizyty. Sojusz od momentu wyborów w 2011 roku sukcesywnie odrabia swoją pozycję na scenie politycznej. Dzisiejsza wizyta przewodniczącego Millera potwierdza to i ilość osób na sali. Jesteśmy w trakcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Będą wybierane nowe władze w sojuszu, zarówno począwszy od kół, a skończywszy na centrali w Warszawie.